Cześć, witam w swoim kanale. Dzisiaj widok na pole i nie bez powodu, ponieważ ten film będzie trochę inny niż pozostałe, a mianowicie będzie na temat złodziei na działkach. Złodziei na działkach, kradzieży. No, robi się szybciej ciemno. No i jak co roku, tak październik, listopad to jest taki okres, że u mnie w okolicy, na wioskach, we wioskach okolicznych pojawiają się złodzieje, słychać o tym, że coś komuś ukradli. No i u mnie tutaj od strony pola również ktoś zaczął się kręcić. Wiem to, bo pies tutaj kiedyś pod bramą bardzo długo czasu stał, szczekał, ujadał, były hałasy jakieś. Więc ktoś zaczął się tutaj kręcić. Już nie wspomnę, że tutaj mam od tej strony ulę. Tak, mam tutaj ulę z rodzinami. Więc nie wiem, czy ktoś był właśnie po ulę, czy po narzędzia, czy próbował ktoś do garażu się dostać. No ale zobaczył psa i się przestraszył. No ale wiadomo, jak jest. Jesień to teren, to czas, kiedy działki wszelkiego rodzaju domostwa są przeważnie okradane. Przynajmniej tak jak koło mnie, to już jest notorycznie, że październik, listopad to takie miesiące, gdzie ktoś zaczyna się kręcić, ktoś zaczyna czegoś szukać. No i w miejscowości niedaleko mnie pod Chełmnem zaczęły ginąć właśnie różne rzeczy ludziom z piwnic. Takie tam pierdoły, no ale wiadomo, każdy na to pracuje, każdy na to o to jakoś dba. Każdy kupuje to wszystko, narzędzia za swoje ciężko zarobione pieniądze. No i nawet jak ktoś ci ukradnie łopatę za 50 zł, to no jest to nieprzyjemne uczucie. Złodzieje również byli tak bezczelni i perfidni, że weszli nawet do garażu jednego, weszli do działek. Wiecie, tak jak są działki ROT, no to tam już oni mają pole do popisu, bo mało jest osób, które tam przebywają jesienią na działce. Poza, oczywiście pomijając te osoby, które tam nieoficjalnie mieszkają. No ja mam tutaj trochę sytuację lepszą, bo mam kilku sąsiadów. Jedna rodzina to jest taki monitoring osiedlowy, tak można powiedzieć. Wszystko wiedzą, wszystko patrzą, no ale tu od tej strony nikt nic nie widzi. I jak się zabezpieczyć przed takim czymś? U mnie teren ogólnie jest trochę niefortunnie tak ukształtowany, ponieważ tutaj mam ogród. Garaż mam z drugiej strony, no i trzeba zamontować po prostu kilka kamer. Będę montował kilka kamer, bo wiadomo, chociaż to będzie jakiś odstraszacz. Te kamery, co zakupiłem, mają włączony alarm, tak więc też zaczną piszczeć. Wiadomo, garaż jest zamykany. Wyczytałem również, że są kłódki specjalne z alarmem, więc one też będą zamontowane tak jak u was na działkach. Ktoś chce zamontować kamerę, to są fajne kamery podłączane do napięcia zwykłego, ale na kartę SIM i one cały czas przesyłają obraz do smartfona. Zapisują również nas w karcie wbudowanej. Kupujecie jakąś kartę z pakietem internetu i macie zabezpieczoną posesję. No ja się jakiś czas zastanawiałem, no ale trzeba to zrobić, bo nie ma co tutaj tracić czasu i nie ma co kusić złodziei po prostu, żeby niczego tutaj nie ukradli, nie zniszczyli. Taki temat, nie
niezwiązany stricte z ogrodnictwem, no ale o narzędziach, o zabezpieczeniu się, tak więc mam nadzieję, że był dla Was ten film pomocny. Mam nadzieję, że Was ostrzegłem, podpowiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do oglądania innych. Na razie, cześć.